13 tom, 28 grudnia 1921 roku. Udręka Luizy z powodu braku pomocy ze strony kapłana. Jezus jest gotów zawiesić jej stan ofiary, gdyż nie chce pomijać kapłana. Jezus jest również gotów zrobić to, czego chce Luiza, ale wzbudza to w niej jeszcze większy lęk. Czułam się bardzo zmartwiona i tak przygnębiona, że wydawało mi się, iż umieram z powodu pewnych rzeczy, o których nie ma potrzeby tu pisać. Przyszedł mój słodki Jezus i wziął mnie w swoje ramiona, aby mnie wesprzeć i dodać sił, a potem, pełen słodyczy i dobroci, powiedział do mnie: Córko moja, co ci jest? Co ci jest? Za bardzo się gnębisz, a ja tego nie chcę. A ja: Jezu mój, pomóż mi i nie opuszczaj mnie w tak wielkiej goryczy. Najbardziej przygnębia mnie to, że czuję, jak budzi się we mnie wola, która chciałaby ci powiedzieć: tym razem ty uczynisz moją wolę, a nie ja twoją. Samo myślenie o tym przynosi mi śmierć. Och, jakże to prawda, że twoja wola jest życiem. Jednak okoliczności mnie do tego popychają. Ach, pomóż mi. I wybuchłam płaczem. Jezus zaś, pozwalając, aby moje łzy zamoczyły mu ręce, przycisnął mnie jeszcze bardziej i dodał: Córko moja, odwagi, nie lękaj się, cały jestem dla ciebie. Czy widzisz, jak piękne są moje ręce, pokryte łzami tej, która obawia się, że nie wypełni mojej woli? Ani jedna łza nie spadła na ziemię. Teraz posłuchaj i się uspokój. Uczynię, co chcesz, ale nie dlatego, że ty tego chcesz. Uczynię to, jakbym to ja tego chciał. Nie cieszysz się z tego? Zresztą konieczne jest małe wstrzymywanie twojego stanu. Nie ma nikogo, komu mógłbym cię powierzyć. Komu mógłbym cię powierzyć? Mają serca okryte żelaznym pancerzem. Nie słuchają ani nie rozumieją mojego głosu. Ich grzechy są straszne, a świętokradztwa ogromne. Kary są już u bram miasta, będzie duża śmiertelność. Dlatego potrzeba trochę zawiesić twój stan, który wstrzymuje bieg mojej sprawiedliwości. Ty dasz mi wolny czas, abym mógł do ciebie przyjść, a ja dam ci to, czego potrzebujesz, i będę mógł odejść, nie pozwalając ci wyjść z mojej woli. Byłam bardziej niż kiedykolwiek rozgoryczona z powodu wielu innych rzeczy, które Jezus mi powiedział, a które dotyczą naszych smutnych czasów. Byłam jednak spokojna, ponieważ zapewnił mnie, że nie pozwoli mi wyjść ze swojej woli. Jednak innego dnia przyszła moja królowa mama, przynosząc mi małego Jezusa. Umieściła go w moich ramionach i powiedziała do mnie: Córko moja, trzymaj go mocno, nie pozwól mu odejść. Gdybyś tylko wiedziała, co on chce zrobić, módl się do niego, módl. Modlitwa w jego woli porywa go i wiąże łańcuchem. Przynajmniej częściowo kary mogą być oszczędzone. Powiedziała to i znikła. A ja powróciłam do tragicznej wątpliwości, że nakłoniłam Jezusa do wypełnienia mojej woli.